Siemaneczko, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie w angielskich opowieściach! Angielskie opowieści! Jej, jej! Wszyscy się cieszą! Angielskie opowieści! Wow! Dzisiaj mam dla was opowieść drastyczną o przestępcach. I pamiętajcie, że to jest samo życie, sama prawda. To mnie spotkało, naprawdę. Dzisiejsza historia zawiera... Broń. Tak grubo właśnie było. Ale pewnie się zastanawia się, Sandra, albo czekaj, broń, że co? Że ty miałaś broń? Czy ktoś w ciebie strzelał? Czy co się stało w ogóle? O co chodzi? Żeby was nie skłamać, nie pamiętam ile lat temu to było, ale całkiem sporo. Szłam do pracy innej niż mam teraz, ale też były to nocki. Ja mam jakieś dziwne prace, bo wszystkie to są nocki. O co w ogóle chodzi? W każdym razie skończyłam coś koło 2-3 w nocy. No i co? To były moje początki fani, słuchajcie, więc wiem, że teraz połowa osób to mnie normalnie tam zagdacze w komentarzach, powiedzą, co? Kawiórka, ale czemu ty to zrobiłaś? Jaka ty głupia jesteś w ogóle? Jak to mogłaś tak? Ty jesteś jak polska cebula, bla bla bla, bla bla bla. Słuchajcie mnie, nie było mi łatwo, jak tu przyjechałam. Nie miałam pieniędzy i dlatego tak postąpiłam. Więc najzwyklej w świecie powinnam wziąć taksówkę z pracy do domu, ale tego nie zrobiłam, bo taksówkarz powiedział mi, że mam zapłacić 55 funtów za taksówkę z pracy do domu. Wiecie, ile to jest na polskie? Bardzo dużo. Przynajmniej dla mnie na tamten czas było bardzo dużo. I na ten czas też bym tyle nie zapłaciła. Tylko, że taksówkarz mnie w jajo zrobił, bo chciał, żebym tyle zapłaciła. Powinnam zapłacić około 20 do 25 funtów. Powiedziałam nie, nie, nie. Ja dziękuję, taksówki nie chcę, dojdę sobie z buta. Tyle, że to było daleko. 15 minut samochodem. Więc szłam około 2,5 godziny, bo w sumie szłam trochę, a później biegłam. Biegłam. Biegłam z wielkim plecakiem. Biegłam, biegłam do domu. Byłam tak przestraszona, zdruzgotana, bo to była 3 w nocy, a ja sobie po Anglii chodzę po różnych dzielnicach, sobie wracam do domu i myślę, że mi pójdzie tak smooth. Nie poszło mi smooth. Było tragicznie. Już dokładnie wam opowiadam, co się stało. Więc szłam sobie do domu z plecaczkiem, no i patrzę z prawej, patrzę z lewej. Pusto. Wszędzie pusto, ciemno, zimno. Znaczy zimno nie było. Było ok, było w miarę ciepło. W sumie szłam na długi rękaw, ale byłam bez kurtki. I patrzę naprzeciwko mnie most. Muszę przejść pod tym mostem. Nie mam innego wyjścia. Tu jest droga do mojego domu. Ciemno jak w tyłku, nikogo nie widzę. Rozglądam się cały czas. Drepczę sobie dalej, drepczę, ale takim szybszym krokiem. No i nagle słyszę, co jest? Co to było? Co się dzieje? Kogoś słyszę. Jakieś jęki, mówię, co, o co w ogóle chodzi? No i jakiś facet za rogu do mnie. Kurczę, chyba jest ranny, coś mu się stało, czy coś. No nie wiem, no słyszałam różne historie o Anglii, tak, że strzelaniny jakieś, że coś się dzieje i w ogóle. Może ktoś chciał go zastrzelić i go rzucił pod most i on tam leży. Więc szybko idę do niego zobaczyć, co się dzieje, żeby mu pomóc. To był błąd. Odległość między nami była... Około 10 metrów, dobrze nie pamiętam. Wiem, że był daleko, ale wydawał się być blisko na tamten czas, bo byłam tak przerażona, że w sumie mogę się mylić. Wydaje mi się, że to było około 10 metrów. I widzę faceta z taką bronią skierowaną do mnie. Znaczy, nie z niebieską, chyba była czarna. Dobrze nie widziałam, bo było ciemno, byliśmy pod mostem. W każdym razie. Naboje wypadają. Wait. Whoa, 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 whoa. Put your hands in the air and lie down on the floor. No, I don't know. Why, what's, why I have to do it? But why? Do it. Whoa, don't shoot me. Lie down. Lie down. Because I'm gonna shoot you. No, don't shoot me. I'm just going home. I want... Okay. Oh, nie, oh, nie. If you don't wanna listen, that's it. Wow, 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 żartowałam, spokojnie, nikt mnie nie zastrzelił, tak jak widzicie, jestem tutaj, żyję, więc jest okej. Po prostu ten facet mówił, że ma broń, ja w sumie nie widziałam, bo on był tak schowany w rogu, może kłamał, może nie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie powiedział, że mam podejść, ręce do góry i się położyć. Przepraszam, jak mam to zrobić? Jak podniosę ręce do góry, jak mam się położyć? Mogę kucnąć, później usiąść? No w sumie mogę. No dobra, to nie było śmieszne, bo on chciał mnie zastrzelić, tak przynajmniej powiedział, a teraz ja, mając broń, bym zastrzeliła jego i mu powiedziała, bym powiedziała, chcesz się teraz bić? Pokazać ci?
Peace. Pa. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że ta historia wam się podobała. To była prawdziwa historia z życia wzięta, bo jakby nie była prawdziwa, to prawdopodobnie bym je zastrzelił. Albo prawdopodobnie, jeśli chodzi o mnie, ja mam bardzo bujną wyobraźnię, więc wymyśliłabym coś naprawdę hardkorowego. No a niestety muszę wam mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, więc powiedziałam wam, jak było. W każdym razie mam nadzieję, że historia wam się podobała. Pamiętajcie o subskrypcji tam na dole i komentarzu, czy wam się podobało, czy nie. A, bo w sumie możecie przybić tego lajka, to będę wiedziała, czy dalej robić te filmy, czy też nie. Znowu moje krzesło pierdzi. Dobra, trzymajcie się, pa! Musiałam na tą okazję specjalnie kupić broń dla dzieci. To w ogóle strzela? Ty, jakoś ciemek to nawet nie strzela. Co? To sobie ja robię. Strzel. Czekajcie, bo ja wiem, o co tu chodzi. To trzeba nabić. Aha, czyli jednak. A, dobra, kumam. No i co? Muszę je do czegoś jeszcze wykorzystać, bo tak być nie może. Mam w sumie dwa. Mogę się z kimś postrzelać. Kto chce się strzelać?